W materiałach o witaminie D podkreśla się konieczność jej suplementacji, co jest oczywiście słuszne. Odnoszę jednak wrażenie, że niestety to, ile stosować witaminy D, stało się pewną formą rywalizacji. Kto zaproponuje większą dawkę, ten wygrywa. O ile skutki toksyczności witaminy D pojawiają się stosunkowo rzadko, to nie oznacza to, że problem ten nie istnieje i chciałbym dziś go Państwu przybliżyć. Zanim skupię się na kilku zagadnieniach związanych z toksycznością i pewnym niebezpieczeństwem stosowania witaminy D, to najpierw chciałbym jednak podkreślić, że witamina D jest kluczowa dla zdrowia. Proszę wiedzieć, że aktywna forma witaminy D to tak naprawdę hormon, który reguluje pracę wielu narządów. Aby uwypuklić, jak ważna jest witamina D, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Otóż witamina D działa wtedy, gdy połączy się z pewnymi miejscami zlokalizowanymi w komórkach naszego ciała, które fachowo określamy mianem receptorów. I kluczowe jest to, że jak podaje literatura fachowa, receptory witaminy D znajdują się w prawie wszystkich, jeśli nie we wszystkich komórkach. A to oznacza, że wspomniana witamina ma wpływ na większość procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka. Z tego też względu podkreślam, że suplementacja witaminą D nawet w wyższych dawkach niż oficjalnie są zalecane jest kluczowa dla utrzymania zdrowia lub jego poprawy. Do tego zagadnienia jednak nie można podchodzić bezkrytycznie. Jedną z sytuacji, przy której należy zwrócić uwagę na stosowanie witaminy D, jest odchudzanie. Otóż z uwagi na to, że witamina D jest składnikiem rozpuszczalnym w tłuszczach, to po spożyciu jest ona częściowo magazynowana w tkance tłuszczowej, w której jest obecna w postaci nieaktywnej. I ważną informacją jest to, że osoby z nadwagą lub otyłością cechują się niebezpiecznym, podwyższonym poziomem tkanki tłuszczowej. W efekcie nadmierna ilość tkanki tłuszczowej pochłania nam duże zasoby witaminy D, obniżając jej poziom we krwi i czyniąc ją niedostępną dla naszego ciała. Z tego też względu osoby z nadwagą i otyłością zwykle potrzebują około dwukrotnie, a nawet trzykrotnie wyższych dawek suplementowanej witaminy D w porównaniu do osób o prawidłowej masie ciała. Ale tu uwaga na jedną pułapkę. Otóż jeśli ktoś postanawia w dość krótkim czasie zrzucić wiele zbędnych kilogramów i mu się to udaje, to wraz z utratą tkanki tłuszczowej dochodzi do uwalniania zapasów witaminy D, która nagle staje się aktywna i dochodzi do jej wzrostu stężenia we krwi. Jeśli jednocześnie taka osoba przyjmuje wówczas wysokie dawki witaminy D, to gdy oba zjawiska się połączą, to może to doprowadzić do wręcz niebezpiecznego wzrostu poziomu witaminy D. Aby nie być gołosłownym, w 2023 roku w literaturze fachowej został opisany przypadek 74-letniego mężczyzny, który w celu redukcji masy ciała zaczął stosować dietę niskowęglowodanową. W ciągu 5 miesięcy udało mu się zgubić 12 kg. Jednocześnie przyjmował on od dłuższego czasu, bo ponad roku, 10 tysięcy jednostek międzynarodowych witaminy D na dobę. Z uwagi na pojawienie się trudnych do opanowania wymiotów, które były poprzedzone nudnościami i zaparciami, zgłosił się on do lekarza. W toku przeprowadzonych badań okazało się, że doszło u niego do pojawienia się hiperkalcemii, która jest głównym skutkiem nadmiaru witaminy D. Tu tylko dodam, że hiperkalcemia to niebezpieczny wzrost stężenia wapnia we krwi, który nieraz ma miejsce właśnie w przypadku zbyt dużego wysycenia ciała witaminą D. Jak się więc okazuje, szybka utrata masy ciała w warunkach suplementowania wyższymi dawkami witaminy D może skutkować pojawieniem się toksycznych skutków jej nadmiaru. Zmierzam do tego, że do suplementacji witaminą D należy podchodzić racjonalnie, a nie na zasadzie im więcej tym lepiej. Odnoszę niestety wrażenie, że wciąż mało się mówi o tym, na co zwrócić uwagę podczas stosowania witaminy D, o czym za chwilę powiem nieco szerzej. Innym przykładem, gdy witamina D może okazać się dla nas niebezpieczna, jest niedobór magnezu. Przede wszystkim dobrze wiedzieć o tym, że magnez jest pierwiastkiem, który bierze udział w aktywowaniu witaminy D w naszym organizmie. Literatura naukowa jednoznacznie dowodzi, że deficyt magnezu sprzyja obniżeniu stężenia aktywnej formy witaminy D we krwi. Czyli dzięki spożywaniu produktów spożywczych bogatych w magnez, więcej witaminy D ulegnie przemianie do aktywnej formy. W efekcie za sprawą magnezu witamina D działa o wiele bardziej skutecznie. To z kolei sprawia, że u tych osób z dużym prawdopodobieństwem niższe dawki witaminy D będą wystarczające, aby osiągnąć prawidłowe jej stężenie w organizmie. Problem jednak pojawia się w przypadku braku magnezu. Otóż w pracy z 2019 roku możemy przeczytać, że stosowanie wysokich dawek witaminy D może doprowadzić do poważnego wyczerpania zasobów magnezu w naszym ciele. Jest to na tyle istotny problem, że naukowcy nawet sugerują, żeby rozważyć włączenie preparatów z magnezem, jeśli planujemy sięgnąć po wyższe dawki witaminy D niż oficjalnie zalecane, o czym jeszcze będzie dziś mowa. Problemem jest nie tylko deficyt magnezu sam w sobie i ewentualne powiązane z nim nieprzyjemne objawy, o których wielokrotnie mówiłem na swoim kanale. Jak się okazuje, może on stanowić poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Badacze wskazują, że przy braku magnezu dochodzi do zwiększonego napływu wapnia do komórek naczyniowych, co powoduje nadmierny skurcz naczyń krwionośnych, zaburzając w ten sposób ich prawidłową pracę. Przeprowadzone badania na zwierzętach pokazały nawet wprost, że nadmiar witaminy D przy jednoczesnym braku magnezu nasila zwapnienie tętnic i może zainicjować rozwój miażdżycy w naczyniach wieńcowych. Jest to bowiem kolejna sytuacja, którą warto wziąć pod uwagę, zanim sięgniemy po wysokie dawki witaminy D. Mam tu na myśli oczywiście zadbanie o odpowiednią podaż magnezu wraz z dietą lub ewentualnie za sprawą stosowania preparatów z tym pierwiastkiem. Przy okazji, jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Zagłębiając się nieco bardziej w ciemną stronę witaminy D, dowiemy się też tego, że u niektórych osób podczas rutynowych badań laboratoryjnych ujawnia się bezobjawowa hiperkalcemia, o której wcześniej wspominałem. I jak się okazuje, może być ona spowodowana przyjmowaniem witaminy D nawet w stosunkowo niskich dawkach, które są powszechnie zalecane i uważane za bezpieczne. A tym bardziej sytuacja ta ma miejsce oczywiście wtedy, gdy sięgamy po wyższe ilości omawianego składnika. Zjawisko to jest określane mianem nadwrażliwości na witaminę D. Należy mieć bowiem świadomość, że u niektórych osób może dojść do pewnego rozregulowania metabolizmu witaminy D. Mam tu na myśli to, że u części z nas może mieć miejsce zwiększenie aktywności enzymów odpowiedzialnych za aktywację witaminy D, co prowadzi do niekorzystnego, nadmiernie zwiększonego stężenia jej aktywnej formy w naszym ciele. Albo komórki obecne w organizmie mogą być wyposażone w o wiele większą liczbę receptorów dla witaminy D, przez co, mówiąc w dużym uproszczeniu, stają się one znacznie bardziej wrażliwe na działanie omawianej witaminy. Dlatego przy suplementacji witaminą D kluczowe jest monitorowanie jej stężenia we krwi. A jeśli sięgamy po bardzo wysokiej ilości witaminy D, to co kilka miesięcy można oznaczyć też poziom wapnia i parat hormonu we krwi, czyli składników, które są ściśle powiązane z metabolizmem i działaniem witaminy D. Teraz dwa słowa o samych skutkach nadmiaru witaminy D. Otóż przede wszystkim są one związane z hiperkalcemią, czyli podwyższonym stężeniem wapnia we krwi, który jest spowodowany właśnie dostarczaniem zbyt dużych dawek omawianej witaminy. Wynika to m.in. z tego, że witamina D zwiększa wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego do krwi. Tu od razu odniosę się do opinii niektórych osób, które uważają, że w takiej sytuacji wystarczy nie suplementować wapnia, czy nawet ograniczyć jego spożycie wraz z produktami spożywczymi, aby ustrzec się przed wspomnianą hiperkalcemią. Bo skoro nie będziemy dostarczali wapnia, to ryzyko wzrostu jego poziomu we krwi będzie o wiele niższe. O ile zgodzę się co do tego, że rzeczywiście przy stosowaniu wysokich dawek witaminy D bezpiecznie jest zaprzestać suplementowania wapniem, a przynajmniej jego wysokich ilości, to zrezygnowanie z produktów bogatych w wapń uważam za kiepski pomysł. Warto sobie bowiem uświadomić, że większość z nas ma tak naprawdę niedobór wapnia, a dalsze ograniczanie jego spożycia przyniesie więcej złego niż dobrego. Mało tego, nie każdy już wspomina o tym, że przy niskim spożyciu wapnia, a jednocześnie wysokim stężeniu aktywnej formy witaminy D w naszym organizmie, dochodzi do uwalniania wapnia z kości celem utrzymania prawidłowego jego stężenia we krwi, czyli w ten sposób możemy dodatkowo osłabić swoje kości. Wróćmy jednak do samej hiperkalcemii. Otóż podam Państwu, jakie dolegliwości mogą się pojawić w jej przebiegu, czyli jednocześnie można potraktować je jako objawy towarzyszące toksycznemu działaniu witaminy D. Otóż wczesnymi objawami hiperkalcemii są przede wszystkim problemy z koncentracją i ogólne osłabienie. Dodatkowo pacjenci z hiperkalcemią niejednokrotnie zgłaszają też zwiększone wydalanie moczu i powiązane z tym zwiększone uczucie pragnienia. W bardziej zaawansowanej postaci hiperkalcemii pojawiają się z kolei dolegliwości takie jak zaparcia, ból brzucha, nudności, wymioty, zmniejszony apetyt, chroniczne zmęczenie, osłabienie mięśni, a także zwiększona senność. Należy też wiedzieć, że konsekwencją hiperkalcemii utrzymującej się przez dłuższy czas może być zapalenie trzustki, niewydolność nerek, a także kolka nerkowa. Zapewne część z Państwa zastanawia się teraz, jaka jest odpowiednia dawka witaminy D, aby z jednej strony zapewnić właściwe wysycenie nią ciała, a z drugiej strony, aby nie doprowadzić do pojawienia się jej toksyczności. Otóż w 2023 roku pojawiły się nowe wytyczne co do zalecanej wysokości stosowanej dawki witaminy D. W przypadku osób dorosłych, które mają prawidłowe stężenie witaminy D, dawka, która zwykle jest wystarczająca do utrzymania ustalonego poziomu, to 2000 jednostek międzynarodowych dziennie, zaś w przypadku seniorów jest to 4000 jednostek na dobę. Jak chodzi zaś o osoby dorosłe i starsze, u których stwierdzono niedobór witaminy D, to w oparciu o dane literaturowe polecam przyjmowanie od 4 do 10 tysięcy jednostek dziennie. Tu jeszcze dodam, że za każdym razem, gdy mówię w dzisiejszym filmie o wysokich dawkach witaminy D, to mam na myśli ilości rzędu właśnie około 10 tysięcy jednostek na dobę. Oficjalnie o niedoborze witaminy D mówimy wtedy, gdy jej stężenie we krwi jest niższe niż 20 nanogramów na mililitr. Niemniej wyższe dawki witaminy D warto włączyć już w momencie, gdy poziom witaminy D wynosi poniżej 30 nanogramów. Przy czym jeśli zdecydują się Państwo na dawki witaminy D bliższe górnej granicy, czyli około 10 tysięcy jednostek, to polecam, aby po 2 lub 3 miesiącach od rozpoczęcia suplementacji zbadać sobie stężenie witaminy D we krwi, a konkretnie 25-hydroksywitaminy D, zapisywanej w skrócie jako 25-OHD. W mojej ocenie optymalnie jest osiągnąć stężenie witaminy D w wysokości 50 nanogramów na mililitr i nie należy przekraczać poziomu 100 nanogramów. Ryzyko zaś wspomnianej hiperkalcemii istotnie zwiększa się przy stężeniu witaminy D powyżej 150 nanogramów. Jeśli zaś stosując wyższe dawki witaminy D osiągną Państwo i stężenie we krwi w zakresie od 50 do 100 nanogramów, to w tym momencie można zmniejszyć dawkę do około 2-4 tysięcy jednostek dziennie. Osobom zainteresowanym jeszcze dopowiem, że ogólnie za dawkę toksyczną uznaje się 30 tysięcy jednostek międzynarodowych dziennie stosowane przez 3 miesiące. Wówczas znacząco wzrasta ryzyko pojawienia się hiperkalcemii. Od razu też jako ciekawostkę powiem, że jeśli zależy nam na tym, aby przyjmowana przez nas witamina D działała skutecznie, to warto zadbać o to, aby nie zabrakło nam cynku. A to dlatego, że niedobór tego pierwiastka hamuje procesy związane z aktywacją witaminy D w nerkach. Co więcej, cynk wspomaga działanie witaminy D wewnątrz komórek. Z tego też względu dobrze, aby w naszej diecie znalazły się produkty tak jak mięso drobiowe, mięso czerwone, orzechy, pestki dyni, pełnoziarniste produkty zbożowe i fasola. W kontekście stosowania wyższych dawek witaminy D, czyli rzędu około 10 tysięcy jednostek dziennie, można rozważyć jednoczesne przyjmowanie witaminy K2 MK7. A to dlatego, że według najnowszych prac naukowych z 2023 roku witamina K2 MK7 zmniejsza ryzyko kalcyfikacji, czyli zwapnienia naczyń krwionośnych, a także mięśnia sercowego czy nerek, które może teoretycznie rozwinąć się w przebiegu stosowania właśnie wysokich dawek witaminy D. Mówiąc wprost, witamina K2 MK7 niejako chroni nas przed nadmiarem wapnia, m.in. usuwając go z tkanek miękkich i zatrzymując go w kościach. Dla zachowania rzetelności materiału muszę jednak dodać, że wciąż powstało stosunkowo niewiele prac, które jednoznacznie by potwierdzały działanie ochronne witaminy K2 MK7 wobec wysokich dawek witaminy D. Niemniej z uwagi na fakt, że witamina K2 MK7 jest bardzo bezpieczna dla zdrowia, to przy wysokich dawkach witaminy D można rozważyć jej włączenie w wysokości od 200 do 400 mikrogramów na dobę. Jak chodzi o dawki witaminy D, to jak zapewne większość z Państwa wie, witamina ta powstaje również w naszej skórze pod wpływem działania promieni słonecznych. I jako ciekawostkę chciałbym wspomnieć, że jest to najbezpieczniejsze źródło witaminy D, ponieważ z uwagi na różne reakcje biochemiczne zachodzące w naszym ciele nie jest możliwe przedawkowanie witaminy D ze słońca. Dlatego też w okresie wiosenno-letnim, gdy skórna produkcja witaminy D jest wydajna, zachęcam Państwa do spędzania czasu na dworze, szczególnie w godzinach między 10 rano a 3 po południu. Oczywiście wówczas należy mieć odkrytą pewną część ciała, w tym przynajmniej ręce i nogi. I osoby, które rzeczywiście przebywają regularnie na dworze wiosną i latem przy bezchmurnej pogodzie i jednocześnie mają prawidłowe stężenie witaminy D we krwi, zwykle nie wymagają stosowania preparatów z tym składnikiem, a przynajmniej wyższych jego dawek. Z kolei w okresie jesienno-zimowym przyjmowanie witaminy D w formie preparatów uważam za niezbędne. Teraz jeszcze powiem Państwu, kto z nas jest szczególnie zagrożony niedoborem witaminy D, czyli kto w pierwszej kolejności powinien oznaczyć sobie jej stężenie we krwi. Przede wszystkim są to osoby zmagające się z chorobami zapalnymi jelit, niewydolnością wątroby, stłuszczeniem wątroby, niewydolnością nerek, nadczynnością i niedoczynnością tarczycy oraz przytarczyc, reumatoidalnym zapaleniem stawów, atopowym zapaleniem skóry, cukrzycą typu 2, nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, nadwagą i otyłością, depresją, a także osoby stosujące kortykosteroidy, leki przeciwwirusowe i leki przeciwpadaczkowe typu fenytoina i karbamazepina. W grupie ryzyka są również weganie, a także osoby spożywające niewystarczające ilości magnezu, cynku i wapnia. Ogólnie bardzo cieszy mnie Państwa wzrost zainteresowania witaminą D. Jednak w mojej opinii, ale też wielu innych specjalistów, zwiększona świadomość społeczna na temat korzyści zdrowotnych związanych z witaminą D może z kolei zwiększyć ryzyko pojawienia się toksycznych skutków jej działania z powodu samodzielnego jej przyjmowania w o wiele wyższych dawkach niż ogólnie zalecane. Dlatego kieruję do Państwa mały apel, aby nie popadać z skrajności w skrajność. Czyli z jednej strony, aby nie lekceważyć konieczności przyjmowania witaminy D w formie preparatów, w tym szczególnie w okresie jesienno-zimowym, a z drugiej strony, aby do dawkowania podejść w odpowiedzialny i profesjonalny sposób, przede wszystkim kierując się stężeniem witaminy D we krwi. Skoro mowa o preparatach z witaminą D, to korzystając ze sposobności chciałbym zaprosić Państwa do obejrzenia jeszcze materiału, w którym opowiadam o suplementach diety, których osobiście nigdy bym nie kupił i oczywiście wyjaśniam w nim dlaczego. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.